Siemaneczko wszystkim, tu Lizlaw, witam was w kolejnym odcinku serii Historia Raperów. No i dzisiaj będzie długo wyczekiwany przez was filmik o K-Flocku, o który prosiliście, dość długo, chyba jakiś rok temu pierwszy raz o nim powiedziałem, coś koło tego. No a teraz w końcu po tak długim czasie ten odcinek faktycznie jest. Zanim jednak przejdziemy do sedna, oczywiście standardowo zaproszę was na grupę Trap Community Polska, do której link macie w opisie. Jeśli interesuje was amerykański rap albo trap, a na tej grupie was jeszcze nie ma, to nie czekajcie, tylko kliknijcie link w opisie. No i jeszcze poproszę was o danie mi teraz suba z dzwoneczkiem, żebyście dostawali na bieżąco powiadomienia o nowych filmach. Z tego względu, że jak mówiłem w poprzednim filmie, no YouTube ucina mi zasięgi i nie pokazuje informacji o nowych filmach, więc dajcie suba z dzwoneczkiem, żebyście te powiadomienia na bank dostawali. Taka mała prośba ode mnie. No a my tymczasem, dłużej nie przedłużając, przechodzimy już do sedna. K-Flock urodził się jako Kevin Perez 20 kwietnia 2003 roku w Nowym Jorku, a dokładniej na Bronxie, w sąsiedztwie zwanym Belmont. Wiemy, że K-Flock jest mieszanego pochodzenia dominikańskiego oraz portorykańskiego. Nie znamy imion jego rodziców, ale jego matka podobno była dla niego dużym wsparciem i zajmowała się domem, podczas gdy ojciec był pracownikiem fizycznym w fabryce. Wiemy, że K-Flock najprawdopodobniej ma jakieś rodzeństwo, ale o nich także nie ma zbyt wielu informacji. Bardzo znany natomiast jest jego kuzyn D-Tang, do którego przejdziemy sobie później. Więcej niż o jego rodzicach czy rodzeństwie wiemy natomiast o życiu ulicznym Flocka. K-Flock wychowywał się na Bronxie. Jest to dzielnica pełna biedy. Około 40% mieszkańców Bronxu żyje poniżej tzw. granicy ubóstwa. Szerzy się tam działalność gangów i przemoc. K-Flock od bardzo młodego wieku angażował się w życie ulicy. K-Flock związał się z gangiem OGZ, który ma bifa z gangiem YGZ. Ogólnie rzecz biorąc, gangi na Bronxie są bardzo pokręcone i trudno się w nich połapać. Jest tu dużo różnych miksów, jakichś tam gangów, setów, afilacji i jest to dość skomplikowane. Sam Flock jest w OGZ, ale klejmował też EBK, co oznacza Everybody Killer, czyli że może biwować się z każdym. Na ulicy Flock poznał swoich dwóch najbliższych przyjaciół, Quenhona Cannona, znanego jako Buddy. Buddy przekształcił się potem w Buddy Love, a potem w Bilove i pod tą ksywą jest znany dziś. Flock poznał także Douglasa Sheriffa, znanego jako Doji B. Flock na początku grał w baseball i koszykówkę, ale ostatecznie porzucił to na rzecz nagrywania muzyki, choć początkowo nie traktował tego na serio i nie uważał się za rapera. Bilove pewien czas przesiedział w więzieniu. Dokładne zarzuty i okoliczności nie są jasne, ale według niego ktoś, komu ufał, wbił mu nóż w plecy. Kiedy Bilove wyszedł na wolność, złączył się on na nowo z K-Flockiem oraz Dojim B, który przekonał Flocka do pójścia w rap na serio. Całe trio zaczęło rapować na serio, ale Doji B trafił do więzienia za kradzież tajna rapera PMVJ. Bilove i K-Flock kontynuowali więc pracę nad swoją muzyką bez niego. 26 maja 2020 roku K-Flock wrzucił swój track pod nazwą FTO. Był to jego pierwszy większy track. Był to remix piosenki Bliki Freestyle od innego nowojorskiego rapera 2G's. Piosenka ta szybko osiągnęła próg 100 tysięcy wyświetleń i spodobała się nawet samemu 2G's. Bilove niedługo potem wrzucił swoją nutę No Hook, która również zdobyła lokalne uznanie. Potem obaj kontynuowali publikowanie muzyki. Jeśli zobaczycie na kanał Flocka, to przekonacie się, że w 2020 roku on i Bilove dość często nagrywali razem i w sierpniu 2020 roku Doji B w końcu opuścił więzienie i dołączył do swoich dwóch przyjaciół. Rok 2021 był najlepszym, ale i jednocześnie najgorszym rokiem dla K-Flocka. 19 marca 2021 roku on, Doji B i Bilove wrócili mu tę Brotherly Love, która szybko osiągnęła milion wyświetleń.
Nuta ta dała całej trójce rozgłos i jeszcze większe liczby. Niestety, mimo że Flock rósł w rapie, to jego życie uliczne dalej go ścigało. W lipcu 2021 roku zabity został raper Tayswish. Tayswish został postrzelony w głowę na swojej dzielnicy i od tego postrzału zginął, a sprawca uciekł czarnym samochodem. Nikt nie został aresztowany za to morderstwo. Tayswish należał do YGZ, był ziomkiem Litenga, a więc wrogiem Flocka. Flock cieszył się z jego śmierci, ale szybko karta się odwróciła. Już dwa dni później zastrzelony został 13-letni Darren Elliot, który był powiązany z ODZ. Mówi się, że mógł być obecny na hicie Tayswisha. Przyjaciel Dariana, który z nim był, także został trafiony, ale przeżył. Mimo bardzo młodego wieku, Darian był aktywny na ulicach. W samym 2021 roku został aresztowany dwa razy, a ogólnie aresztowano go 8 razy za przestępstwa takie jak rabunek czy napaść. Kolejną ofiarą był 16-letni raper Oxybie Rara, który był powiązany z YGZ. Rara 11 lipca 2021 roku wsiadł do Ubera, który miał go zawieźć do studia na nagrywki. Nagle dwie osoby na skuterach podjechały do Ubera i ostrzelały go. W wyniku tego Rara zmarł. Rara był aktywnym gangsterem. W momencie śmierci był on poszukiwany za ukradnięcie auta, trzymając właściciela na muszce pistoletu. Miał też otwarte dwie sprawy o przestępstwa związane z nielegalnym posiadaniem broni. Niecały rok przed śmiercią Rara przeżył próbę zamachu na siebie. Mówi się, że mógł on być obecny na chcie Dariana. Flock świętował jego śmierć publicznie na swoich social mediach. Jak na razie dwie osoby zostały aresztowane w związku z morderstwem Rara. 17 sierpnia 2021 roku Flock wrzucił piosenkę pod tytułem Is Ya Ready. Jest to obecnie jego największy hit. Zawiera on kilka disów w stronę Litenga, największego rapera z YGZ, głównego wroga oraz jednocześnie kuzyna K-Flocka. Litenk nie pozostał dłużny i wrzucił nutę pod nazwą Talk Facts, gdzie disował zmarłych ziomków Flocka. Po Is Ya Ready kariera Flocka nabierała wielkiego tempa. 30 sierpnia 2021 wrzucił odnutę pod nazwą Bane Honest. 22 października 2021 Litty J wydał nutę Not In The Mood z Fifi O'Foreignem i właśnie Flockiem na ficie. 4 listopada 2021 Flock wrzucił remix nuty To Be Honest z G-Herbo na ficie. Był to kolejny wielki krok, no bo G-Herbo jest jedną z legend drillu z Chicago. Już następnego dnia Flock wrzucił swój debiutancki mixtape pod nazwą The DOA Tape. Nazwa DOA to nazwa afiliacji gangów z Bronxu, do której należy m.in. ODZ. DOA Tape okazał się wielkim hitem. Wylądował on na pierwszym miejscu listy hitów Headseekers Albums. Kariera Flocka rozwijała się niezwykle szybko, jednak niespodziewanie 23 grudnia 2021 roku K-Flock oddał się w ręce policji. Jak się okazało, był on poszukiwany za morderstwo. Kiedy był za kratami, oskarżono go o morderstwo pierwszego stopnia i nakazano przetrzymywać bez kaucji. Morderstwo miało zostać dokonane 16 grudnia 2021 roku. Wedle policji Flock miał wejść do zakładu fryzjerskiego, gdzie siedział 24-letni Oscar Hernandez. Flock spytał go, na co się gapi, i wyszedł. Hernandez poszedł za nim i chwilę potem padły strzały. Trafiono go w szyję i w plecy, w wyniku czego mężczyzna zmarł. Flock od tego właśnie dnia, czyli od 23 grudnia zeszłego roku, siedzi za kratami i oczekuje na proces. Jakiś czas temu pojawiły się w internecie nagrania podważające wersję policji. Rzekomo Flock miał nigdy nie wejść do tego zakładu fryzjerskiego, tylko po prostu przeszedł obok niego z dwiema dziewczynami, a Hernandez poszedł za nim i wtedy został zastrzelony. Flock, chcąc wygrać sprawę, wynajął adwokata Jeffrey'a Leachmana. Adwokat ten wcześniej bronił El Chapo Guzmana oraz paru znanych raperów. Adwokat powiedział publicznie, że Flock działał w samoobronie i czuł się zagrożony, dlatego pociągnął za spust. Powiedział też, że Hernandez w chwili śmierci trzymał ręce w kieszeni, a w kieszeni miał nabity pistolet. Niemniej jednak,
Prokuratura zostaje przy swoim i uważa całe zdarzenie za bezprawne morderstwo. K-Flock obecnie nadal czeka na proces. W chwili zdarzenia miał skończone 18 lat, więc będzie sądzony jak dorosły. Jeśli nie wygra sprawy, to dostanie minimum dożywocie z możliwością wyjścia warunkowego po 20 lub 25 latach lub dożywocie bez możliwości wyjścia warunkowego. Takie są bowiem widełki za morderstwo pierwszego stopnia w stanie Nowy Jork. Kara śmierci K-Flockowi teoretycznie także może grozić, ale w praktyce jej nie dostanie, no bo w rzeczywistości nie stosuje się jej w Nowym Jorku. K-Flock jest przykładem rapera, który robił grube ruchy i miał szansę na wielką karierę, ale być może stracił tę szansę bezpowrotnie przez jakiś pozornie niegroźny incydent. No cóż, pozostaje nam tylko czekać na dalszy rozwój sprawy. Okej, i to już by było na tyle w tym odcinku. Ja się z wami żegnam. Jeśli odcinek się wam podobał, to dajcie łapkę w górę, suba oraz wejdźcie na mojego Instagrama, na mój muzyczny kanał, na grupę Trap Comedy Polska, na grupę Drillownia. Wszystkie linki macie w opisie. A tymczasem ja się z wami żegnam. Trzymajcie się, siemaneczko i cześć.